Krystyna i zachorowałam tego roku, początek stycznia, na bardzo bolesny ból kręgosłupa i nogi. Ból szedł z kręgosłupa do nogi i nie mogłam chodzić i brałam tabletki, i dużo tabletek przeciwbólowych i codziennie zaszczyk przeciwbólowy, a to nic nie pomagało. Dopiero syn przywiózł mnie tu do pana Azama o kulach, a najpierw byłam jeszcze w Jastrzębiu i pan doktor powiedział, że ta noga już będzie całe życie bezwładna, a muszę mieć operację kręgosłupa i miałam skierowanie na operację kręgosłupa w Jastrzębiu. Ale po tym wizycie i tam w Jastrzębiu 4 razy, i raz upadłam w Jastrzębiu, a w domu upadłam 3 razy, noga była całkiem bezwładna, nie mogłam chodzić. Byłam o kulach i syn, jak mówię, tu przywiózł pana Azama. Byłam bardzo schorowana, ale po pierwszym, drugim razie zaczęłam wstawać. Jak ktoś ma takie dolegliwości jak ja, to proszę, żeby pan dotknął, tu mógł pan Azam, na pewno pomoże. I później po wielu wizytach już teraz mogę chodzić, no i mogę sama koło siebie zrobić to, co było wtedy w ogóle niemożliwe. Córka mi pomagała, no ale bóle były straszne. Ale jestem teraz bez zaszczyku od marca i bez żadnej tabletki przeciwbólowej. No i tak dobrze się czuję teraz i przyjeżdżam tu, i jak ktoś ma jakieś, no, takie podobne bóle nogi, czy kręgosłupa, czy tam czegoś, to bym poradziła, żeby przyjechali tu do pana Azama i może na pewno pomoże. A wysokie ciśnienia, no i podwyższony cukier, no noga była bardzo opuchnięta. Teraz ciśnienie naprawdę spadło, pani doktor mi zmniejszyła dawkę tabletek. Bardzo dużo, że na noc brałam, zawsze w nocy miałam wysokie ciśnienie, tego teraz nie mam. Mam niskie ciśnienia regularnie. No i noga też nie jest taka opuchnięta, taka obalała. No i cukier też, no, jest w niższych tych, no. W domu codziennie ćwiczę rano. No i później w południe i wieczorem mam ćwiczenia zadane i to wszystko wykonuję. I próbuję chodzić na schody, to co było w ogóle niemożliwe, ale teraz już mogę na każdy schód wyjść, ale no już dużo, całkiem dobrze, można powiedzieć. Nie, jak ktoś potrzebuje pomocy, a ktoś tam ma takie dolegliwości z tym, z nogami, czy z kręgosłupem, czy coś tam, to proszę się, polecam jak najbardziej, żeby zgłosił się, no, żeby przyszedł, żeby porozmawiał i na pewno będzie pomoc od pana Azama, tak jak ja. No, dziękuję panu Azamowi za wszystko, co dla mnie uczynił i zawsze jest taki wdzięczny i przyjemny, no jak to powiedzieć, że mogę to, te ćwiczenia wykonać tu i w domu. Bardzo dziękuję serdecznie.